Jesteś otwarty na to, aby podarować Panu Bogu coś więcej? Aby oddać Mu Twój czas? Aby oddać Mu Twoją rzeczywistość, w której żyjesz? Pewna rodzina opowiedziała mi historię, która im się zdarzyła. Pewnego dnia widzieli, że Pan Jezus prosi ich o... Widzieli i chcieli, pojawiło się w ich sercu pragnienie podarowania pewnej kwoty pieniążków na potrzeby Kościoła. Oni widzieli, że mieli takie pragnienie, chcieli po prostu podzielić się tym, co mieli, chcieli podzielić się z Kościołem, ze wspólnotą Kościoła, więc oddali, dali te pieniążki i po pewnym czasie w ich domu pojawiła się powódź, bo padało bardzo mocno i nagle pewna część domu, niewielka, po prostu została zalana. I w tym samym czasie właściciel tego domu słyszał, że jest możliwość zdobycia środków, pieniążków właśnie ze względu na tą powódź, która się pojawiła. Więc zadzwonił na ten numer, który został podany, no i wytłumaczył sytuację, która się zdarzyła, że była powódź i jak wygląda. I nagle ten pan, który przyjął ten telefon, mówi: dobrze, no to ze względu na tą powódź, na szkody, które się pojawiły, my przelejemy odpowiednią kwotę na pana konto, tylko proszę podać numer. I było niesamowite, bo potem okazuje się, że kiedy ten pan popatrzył na tą kwotę, którą otrzymali dwa razy więcej pieniążków w porównaniu z tym, co dali na potrzeby Kościoła. I to było niesamowite, bo oni nie oczekiwali, nie chcieli otrzymać żadnego wynagrodzenia. Oddali ze szczerości serca i ze swojej hojności to, co mieli, bo chcieli się podzielić. To było ich pragnienie. I nagle Pan Bóg wynagrodził im to. I tak też jest w naszym życiu. Kiedy my dajemy i jesteśmy hojni w tym dawaniu i może to być niewiele, to Pan Bóg zawsze nam wynagradza i daje nam o wiele więcej. I najlepsze jest to, że nas zaskakuje w tym dawaniu, że Ty dajesz i nie spodziewasz się, że On Ci będzie to wynagradzał.